A cześć wszystkim! Podlewanie, susza, tragedia. Jeszcze w rowie mam wodę, tylko wiecie co? Nie wiem jak długo. Trawa spoko, nie? No bo jak sobie nawadniam takim czymś, o, pod godzinę, powiedzmy dzień, nie? Dwa takie tutaj obejmują tą całość, no to trawę mam. A jakbym tego nie miał, to bym miał po prostu wypalone suchary. Ale nie o trawie dzisiaj. Cykas rewolta! Taka gato mam! Hehe! No, patrz teraz. Tu sobie rośnie moja grzybnia, nie wypał. Robale tam, co wyjdzie, coś, jakaś pieczarka, to pomrów zeżre albo coś innego się stanie. Tak wygląda mój cykasik. On był bardzo malutki, że tak powiem. Stał w szklarni, zimował. Pod papugami tam sobie stał. Te liście, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć sztuk jest tegorocznych. Albo i siedem. Jak na razie, tak to sobie wygląda. No, jakieś tam wielkiej bulwy to nie ma. Ale daje radę, daje radę. Dla tych, co kupują cykasa i wstawiają do domu i macie je cały rok. Przychodzi taki czas, że patrzycie, wow, rosną nowe liście. A te liście robią się takie jak ten, kiedyś tam mój, tylko że dłuższy. Długi nawet do metra, pół metra, metr. I ten cykas, to ma tak nie rosnąć, on padnie. On padnie. On nie może być cały rok w domu, bo dla niego to jest za mało światła słonecznego. Musi mieć spoczynek, czyli w zimę. Dobra, idę stąd, bo tu głośniej. W zimę musi po prostu mieć spoczynek, no. Czyli plus 15-10 stopni. On wtedy nie rośnie. Od wiosny możecie sobie go wystawić na dwór, w zacienione miejsce. Wiem, pokazuję nie cykasa teraz. Ale wyszlazłem, ile będę go pokazywał. No, tak to wygląda. I tak trzymamy go sobie do przymrozków, powiedzmy, i znowu chowamy w chłód, w półcień, bo liście popali. Tak wygląda uprawa cykaska. Jeszcze wczoraj na live'ie, Boże, gorąco, jeszcze wczoraj na live'ie mówiliście, pokaż palmę w Waszyngtonie, patrzcie jaka chora trochę, pryskałem od grzyba. Niestety, takie liście, może niedobór witaminek, ale to są stare liście. Nowy listek już jest taki, taki ładny listek. O, wielki. Bardzo. No i rosną oczywiście następne. Powiem tak, kończy się powolutku. W ogóle to się nagrywa? Kończy się powoli ziemia. Dosypywałem. A i dziękuję za 4000 subskrypcji, bo już 4004. Ładnie. Jest git. Jeszcze gdzieś mam... A może jeszcze powiem... Znaczy mam drugą jeszcze małą, pójdziemy do niej. Powiem troszkę o tej palmie. Wody daje dużo, bardzo dużo codziennie. Jakieś tam 10 litrów wody. Plus oczywiście krystalan pomarańczowy. Za rok będę zielony używał, bo wtedy idzie lepiej w liście. Taka pani mi jedna uświadomiła na Facebooku. No i ma rację. Bo ja krystalan czerwony idzie bardziej w kwiaty niż w liście. Basio zrzuca banany. Nie wiem czemu. Nie będzie bananów. Ale samo to, że zakwit. Dobra. Trochę karpus nainital. A i jeszcze chcieliście zobaczyć daktylowca kanaryjskiego. Jest spoko. Bryłę ma przekozacką już, ale dużo się nie zmienia. O, tu się woda leje, krety ryją strasznie. Tu jest ta Waszyngtonia odratowana, co był taki kapeć, ledwo żywy dostałem. Muszę ją przesadzić, bo już się podnosi, za mało ma 20 litrów, ale jest spoko. Tak jak widać, zdrowiutka, nic się nie dzieje. Nowe listki sobie rosną. Tak więc tak wygląda to. Rundodonax od Grześka. Tadam, od Michała. Dobra, tyle, krótki filmik. Trzymajcie się. Co następne nakręcić, to piszcie w komentarzach, bo nie wiem, co nakręcić. A, o tych miałem zrobić porównanie. Jak sadziłem, jakie małe były, a teraz bydlaki są. He, patrz ta! Za dach już Sikimensis sięga. Ale jazda bez trzymanki. Oczywiście znowu brugmansje kwitną, przekwitają, kwitną. O, to jest objawa braku wody. Zaraz dosram wody. Tadam. Dziękuję. Na razie.